I po raz kolejny świetnym akcentem kończy tą rundę Tomasz Makowski. Prawy low kick, lewy high kick. I za nami już dwa starcia. A jako ciekawostkę dodam, że Tomasz Makowski tuż po tej walce zasiądzie tuż obok mnie i razem skomentujemy walkę wieczoru Gerard Linder kontra Ahmed Mabrouk. Kręci niepocieszony, kręci głową Słowak Tomasz Gasperan. Doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że dobrze w tej walce nie jest. Przypomnijmy K1 i co? Bardziej bezpieczna, nazwijmy to, forma Muay Thai. Dozwolona jest walka w klinczu, ale tylko i wyłącznie, kiedy ma to na celu zadanie ciosu. Póki co takich akcji nie oglądaliśmy. I teraz udane kopnięcie, udane dwa low kicki Słowaka, ale natychmiastowa odpowiedź Tomasza. I tak jak proszą kibice, jedzie Tomek, mówiąc kolokwialnie, z Tomaszem Gasperanem. Wyczekują teraz zawodnicy. To z pewnością bardzo dobra sytuacja dla Słowaka. Na pewno jest już mocno zmęczony, ale każda jego próba ataku to jest natychmiastowa odpowiedź Tomasza Makowskiego, popularny Maku. Kapitalnie radzi sobie ze Słowakiem. Piorunujące teraz uderzenie na korpus. Odczuł to na pewno Słowak. Zepchnięty do narożnika. Cały czas to samo. Każda próba ataku Słowaka kończy się natychmiastową odpowiedzią i to kombinacją. Wyraźnie ma już dość Słowak dla niego. Najlepiej, gdyby ta walka już się skończyła i po raz drugi w tym starciu, w tej walce Słowak na deskach. Chce walczyć dalej, ale wydaje się tylko kwestią czasu, koniec tego pojedynku. I za nami koniec rundy trzeciej. Dominacja Tomasza Makowskiego, no ale na jego twarzy rysuje się jakieś małe niezadowolenie. Świetna teraz kombinacja. To ta akcja po zepchnięciu rywala do narożnika. Takimi Tomasz Makowski popisywał się we wszystkich trzech rundach. I po raz kolejny widzimy kapitalny teraz lewe uderzenie na korpus, na wątrobę. No i to musiał odczuć Słowak. Rozpoczynamy starcie numer 4. Po raz kolejny Słowak ucierpiał. I bardzo dynamiczna teraz akcja.
prawy, lewy, lewy i kolejna kombinacja. Świetnie, świetne techniki bokserskie, świetne kopnięcia, to cały Tomasz Makowski. Dynamika, przede wszystkim dynamika. Próbuje markować uderzenie, Tomasz Makowski jest już całkowicie rozluźniony. A z kolei Tomasz Gasperan cały czas bezradny. Bez jakiejkolwiek chęci Tomasz Gasperan do ataku. I kolejny cios w wątrobę. I to już chyba będzie koniec. Nie sądzę, aby Tomasz Gasperan stanął jeszcze do walki. Koniec. A jednak twardy zawodnik, pomimo tego, że mocno obrywa od Tomasza Makowskiego i po raz kolejny wątrobę, popularny Maku. Kolejne liczenie Słowaka. I koniec walki. Po tym uderzeniu Słowak nie mógł już kontynuować starcia i tym samym Tomasz Makowski zostaje międzynarodowym mistrzem Polski K1. Gratulacje teraz dla Słowaka za odwagę, za determinację. Choć jak widzieliśmy, no pojedynek całkowicie jednostronny, teatr jednego aktora oglądanego Tomasza Makowskiego. Niepocieszony Słowak Tomasz Gasperan, ale zdawał sobie sprawę, że aby wygrać ten pojedynek, no musiałby stać się cud. Tak się oczywiście nie stało. I widzimy to uderzenie, po którym kilkakrotnie obijał tą wątrobę Tomasa Gasperana, popularny Maku. I werdykt może być tylko jeden. Bezapelacyjne, nie podlegające żadnej dyskusji zwycięstwo Tomasza Makowskiego. I kolejny raz widzimy te piorunujące, jak się okazuje, kończące uderzenie. Czekamy jeszcze na pas. Mamy tu małe zamieszanie. Wszyscy czekają na pas mistrzowski dla Tomasza Makowskiego. Mistrz świata Muay Thai Federacji IMC, do tego międzynarodowy mistrz Polski K1 Tomasz Makowski, zielonogórzanin, wychowanek Gwardii Zielona Góra. Można już powiedzieć, legenda tego klubu.